Czy Liszanie to przodkowie Chaldejczyków, Słowian? Czy my jesteśmy ich potomkami? Jest to oderwanie od rzeczywistości temat, w której mało kto jest w stanie uwierzyć. Mam kolejną opowieść niczym science fiction, gdzie będzie pełno spraw niezwiązanych z teraźniejszością. Na początku przyznaję bez bicia, że myliłem się co do Aszurów, Asów. To były złe demony, co pożerały ludzi. Mówiłem, że jak się będę mylił, to będę umiał się do tego przyznać, do mojego błędu. No i oto się przyznaję. Devami nazywano bogów w Indiach. Pewna historia o zniszczeniu miasta Tripury, Trójmiasta, przez niebiańską armię devów, bogów, w walce z Asurami, demonami. Nie wiem, jak to połączyć w całość. Chodzi tylko o to, kto był pierwszy, żeby się nie pomylić, a nikogo nie wprowadzać w błąd, wywyższać, kto był pierwszy, a kto pierwszejszy. W internecie znalazłem filmik sprzed 11 lat, którego treść zawarta w zdjęciach tego materiału opisuje ludzkość białej rasy aryjskiej z lat 109 tysięcy przed naszą erą. Aryjczycy z Daaria i Tule ze swoją świętą górą Meru w środku Asgardu rozpoczęli swój eksodus, czyli wędrówkę. Dlatego też nazwano je Vedami. Vedami, Vedunami, Vendami. W każdym razie tekst mówi o eksodusie, czyli Septuaginty, określenie księgi wyjścia według wiedzy z Wikipedii. Moim zdaniem chodzi tu o wyjście z jakiejś opresji, czyli migracji na skutek zlodowacenia lub na przykład potopu. Szkoda, że autor nie zapisał źródła swojego stwierdzenia, ale myślę, że można tym słowom zawierzyć. Wracając, eksodus kontynuowano w 15 etapach do obecnego płaskowyżu z Uralem w latach 109703 przed naszą erą. Nazwa Ural, Ur chaldejskie i Al, czyli bóstwo El, tak zwane z Sumerów, czytając pak daje Remus. Odwrotność w czytaniu tłumacząc czepialskim, czyli Chaldejczykom, bo historia Sumerów to historia Chaldejczyków. Bóstwo te pojawiło się z pierwszymi tabliczkami Sumer, to znaczy Chaldejczyków. Możliwe, że chodziło tu o Enuma Elish. Dodam teraz swoją rozkminę, że słowo anglosaskie Polish brzmi jak polskie Polish. Poliszanach. Także kto wie, może ci opisani w tym materiale Aryjczycy byli Liszanami. Czas wyjścia jest także opisem wielkiego ochłodzenia, tak zwanej epoki lodowcowej, imigracji z Asgardu, Hiperborei, ziemi Atlantów, Daari i Tule, do dyspersji, do Indusu, Sarasvati, do terytoriów obecnej Europy, Kaukazu, Chaldei i Egipto, czyli Egiptu. Rasy Arian mieli mieszać się z późniejszym pokazaniem się rasy czarnej, Negro, około 53 tysiące do 55 tysięcy przed naszą erą, którzy w procesie tym mieli migrować na obszary Afryki Północnej, Etiopii, Górnego Egipto, Egiptu, wraz z tworzeniem się innych ras i haplogrup, aż do 3 tysięcy lat przed naszą erą. Aryjskie Wedy, Mahabharata i Rigwedy mówią, że obie rasy, biała i czarna, pojawiły się na tym kawałku skały w znacznym odstępie od siebie. Biała rasa nie wywodzi się od czarnej, czyli od Hama, jak to opowiedziane jest w przekazach biblijnych, które są chaldejskimi, a rasa czarna nie wyewoluowała od afrykańskiej małpy i nie od Ewy, ale pojawiła się nieco później niż Daaryjczycy i Haaryjczycy, Rasieni i Slaweni z innego miejsca. Człowieka nie stworzył także Jahwe, Jenowach, Waldabados, Waldabaos. Ponadto teorią zwaną interwencjonizmem w ludzki genom przez Anunnaki. Ostatnie archeologiczne znalezisko, Arkaim, które zostało odkryte w 1987 roku na stepie południowego Uralu, chaldejskie Ur, uważanego przez wielu za praojczyzem Ariów Chaldean. Arkaim jest starożytną twierdzą położoną 8200 km od wsi Amurski i 2300 km od wsi Aleksandrowski w obwodzie czelabińskim w Rosji niedaleko Kazachstanu. Zauważcie, że ta Arkaim to wygląda jak płaski przekrój naszej ziemi. I co się okazuje, Arkaim to nic innego jak Arkaimy, pierwszego władcy ziemi opisanego z Rygwedy, który zbudował war, schron dla ludzi przed mroźną zimą. Wikipedię zapewne każdy z was zna i uważa ją za rzetelną wiedzę. Ja tak nie uważam, ale przeczytam wam, co oni tam mają napisane o Sumerach. Sumerowie, tłumacz czarnogłowi, starożytny lud nieznanego pochodzenia, same już nieznane pochodzenie daje do myślenia, który pod koniec 4 tysiąclecia przed naszą erą stworzył cywilizację południowej Mezopotamii. Sumer. Posługiwali się językiem sumeryjskim i pismem klinowym.
Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą Sumerowie zostali podbici przez napływających Amorytów i wchłonięci przez nowo powstałe państwo Babilonię. Od razu należy poprawić w Wikipedię, że Sumery to tak naprawdę Chaldejczycy. To znaczy nie Sumery, jak nazywa ich klika pseudonauki. Chaldejczycy to Liszanie, czyli nasi przodkowie, którzy nic nie mają wspólnego z ludem czarnogłowych narodu wybranego, tak zwanego oczywiście. Wedle akademickiej wiedzy język chaldejski opisywany jest mianem języka Sumeru, którego nazwa oznacza nic innego jak czarnogłowy, Semitów zwanych Akadejczykami. Od południa Mezopotamii zaczyna się Babilonia, a następnie Chaldeja. Ostatnim z dynastii chaldejskiej był Nabonid, którego obalił pomazaniec Boga biblijnego Cyrus Wielki. Cyrus, wybawca narodu żydowskiego z niewoli chaldejskiej, dziś nazwanej babilońską, w swych inskrypcjach nazywał się synem Marduka. Chaldejczycy to potomkowie Lisz, nazwani tym mianem od podbiciu świata przez Asyryjczyków, bogów młodszego pokolenia, których nazwa wywodziła się od słowa Chaldi, znaczącego niebiosa. Chaldi, czytane z Pak, daje nam id lach. Lachami nazywali nas Rosjanie i Ukraińcy, co miało znaczyć z sanskrytów lechi, po prostu pan, bóg, pasterz. Lisz jest od chaldejskiego określenia stwórców oraz świata zewnętrznego, które pochodzi prasemickie słowo dotyczące języka i mowy, liszan, gdzie lisz oznacza przybysze, złom, cząstka, a an, świat zewnętrzny, niebo. Dokładnie taka rola potwierdzona została przez inskrypcję króla Argiszti. Mówi ona o tym, że Chaldim Argiszti, syn Menui, zbudował potężną twierdzę, którą nazwał Erebuni, dla potęgi krainy Biajni, by zastraszyć wrogie państwa. Argiszti był szóstym królem Urartu i nie był bogiem. Nie był też żadnym władcą, którego imię poprzedzało słowo Chaldim. Co wspólnego z Chaldejczykami mają Lechici? Ano to, że bogini Majów, żona Itzaminy, Ixchel, którą utożsamiono z księżycem, była boginią płodności, robienia dzieci, postać nawiązująca do stwórcy ludzi. Przedrostek X w jej imieniu oznaczał rodzaj żeński, zaś Hel oznaczał tęczę i pokrewny jest znaczeniowo z nesyckim, churyckim Hal, jak i chaldejskim Haldi, które oznaczało niebo, niebiosa. Przedrostek X jest mezopotamską Ki oraz chińską Xi. Hel, czytany z Pak, daje nam lech, a w sanskrycie Alak oznaczają takiego, którego nie widać. Lach to określenie naszych przodków. Zaczęło ukryty partyzant walczący w lesie. Lachami do tej pory nazywają nas Ukraińcy i Rosjanie. Słowo lach może oznaczać także, że byli oni mieszkańcami nieba, an, świata zewnętrznego. W momencie porażki dokonanej przez czarnogłowych okupantów, nasi przodkowie, chcąc się ukryć, uciekli na dzikie, niedostępne tereny północy. Określenie to nabrało nowego znaczenia, a lach, którego w sanskrycie oznaczać ma takiego, którego nie widać, tym mianem swego Boga nazywają także muzułmanie, Allah. Janusz Bieszk tłumaczył to tym, iż jest to nazwa tytułowa, jak król pisana przez samo H, oznaczającego pasterza, króla, władcę Boga. Teraz rozumiem już dlaczego. Słowo Hellas. Jeśli od środka jeden człon przeczytamy w prawo, a drugi w lewo, to wyjdzie nam lech i las. Żaden z semickich czy anglosaskich badaczy nigdy by na to nie wpadł, gdyż są to dla nich obce słowa, których oni nie znają. Głównym bóstwem w panteonie Urartu był Chaldi. Nazwę tego boga nie jest wyjaśniona do końca, ale uważa się, że oznacza ona niebo, gdyż takie znaczenie miało słowo Hal. Helenów, tam gdzie sięgał rejon Hellady, miało oznaczać ludzi z nieba. W mitologii nordyckiej nazwa krainy ciemności, czyli Niflheim, powiązana z Hel, była skutkiem nazywania nazwą Hel określeniem skorupy ziemskiej, świata zewnętrznego. W pewnym okresie tę nazwę określano niebem, gdyż niebo miało być samym sklepieniem, skorupą ziemską. Mieszkańców świata zewnętrznego nazywano przez to Helenami. Tak samo jak nazwa Chaldea i Chaldejczycy dotyczyć musiało nieba i jego pierwotnych mieszkańców, czyli ludzi z powierzchni świata zewnętrznego. Obok boga Chaldiego w panteonie bogów Urartu występował Shivini oraz Tishpak. Tishpak walczył ze smokiem Labbu, którego zabił jedną wystrzeloną strzałą, między innymi w tym czasie napędził chmury i spowodował burzę. Walkę Tishpaka z Labbą możemy zaobserwować w podaniach perskich. Shiviniego przedstawiano symbolem węży i symbolem Nun, którym ujawnia się powiązania z Żydami, bowiem w judaizmie tydzień żałoby po zmarłym zwany jest Shiva. Mezopotamski Enki i jego świat wewnętrzny Ki odpowiada wprost Shivie i jego wewnętrznemu światu Siva, która nazwa w takiej formie przetrwała w słowiańskiej kulturze. Słowiańska bogini Siva jest odpowiedniczką mezopotamskiej Ki, personifikacją świata wewnętrznego, gdzie stworzono pierwotne życie. Ziwa, żywia, od czego pochodzą słowa żywa i życie.
Jest przypuszczenie, że Helenami nazywano także naszych przodków, rasę wysokich ludzi o jasnych, możliwe, że niebieskich oczach i blond włosach. Bo niby jak wytłumaczyć fakt, iż nagle na północy pojawili się Lechici, Lechowie, Lachowie. Inne źródła mówią, że pierwszym władcą był Sarmata, jak na przykład Janusz Bierz. Po najechaniu okupacji Słowa Bożego nazwano ich Polachami. Na wschód, gdzie najeźdźcy przybyli od strony morza i założyli Ruś, na ziemiach Alanów, zaliczanych do Scytów, nazwano Polanami, bez A. Poalanami, czyli Polanami. Krainę nad Wisłą Semici nazwali Polin. To co łączyło Helenów z późniejszymi Lachami? To nie tylko nazwa Hel, Lech, ale również określenie Van. Wandalowie, Wandale z Nadwisły, zwanej wcześniej Wandaluzją, których prekursorem, ojcem, założycielem był Javan. Iwan, gdzie Van to nazwa ludzi o niebieskich oczach. Jak widać, wszystkie te dzieje się pokrywają, mają na to wszystko logiczne wytłumaczenie i co najważniejsze, wiele źródeł o tym mówi. Zanim jednak Vanowie, uciekając z południa na północ, dotarli nad Wisłą jako pierwsi osadnicy tej części Europy, to wcześniej królestwo Vanów, zwanych w mitologii nordyckiej bogami starszego pokolenia, znajdowało się na Bliskim Wschodzie. Do opuszczenia tych terenów doprowadzili bogowie młodszego pokolenia, czyli Asowie. Z Asyrią walczyć miał Sarudi II i jego syn Rusa I, ale kto nazwałby się imieniem swego wroga? Nazwa Rusa, Spak, to Asur. Mają oni związek z tymi, którzy zajęli miasta wcześniej, należące do Słowian, Lechitów, i założyli Ruś. W innych przekazach mowa jest o Bahr ar-Ruzwa z Sakłabliba, Morze Rusów i alias Słowian. Z innych źródeł mamy Rusini właściwi, czyli Chorwaci, bo Chorwat to Rusin, Sklawin, Słowianin, Obr i Lach to synonimy, czyli imię własne tego samego ludu, który dał nazwę różnym państewkom słowiańskim. Na rozpadzie Związku Banta, Wspólnoty, Kaganatu, Sklawinów, Lugi, Antów, Obrów, Awarów, czyli Chrobrów, Kobrów, Chobrów, Obrów, Chorwatów, Rusinów, Lachów, Gebalimów, Goblimów, Mardów, Marchari, Harów, Waliniana, Wariniana, Warengowie, Wręgowie, Szkieleci itd. Patrz też strony kwestia białej Chorwacji. Słowo Chaldejczycy odnosiło również się do klasy osób wykształconych, które studiowały nauki ścisłe, historię, języki i astronomię, ale zajmowały się także magią i astrologią. Nasi przodkowie byli związani z personifikacją Słońca, przez co byliśmy uważani przez naród wybrany za swoich wrogów. Naród wybrany oczywiście w cudzysłowiu. Nawiązywała do tego księga Ezechiela. W negatywnym stopniu do ludzi związanych z symbolem Słońca, których Ichy, Wychy uznawał za swoich wrogów. Chyba chodzi o Jahwę. Według badaczy dwudziestowiecznych utożsamiali Abzu ze świątynią Eabz, a Eridu z ruinami miasta leżącymi w południowej Mezopotamii, zwanej wcześniej Chaldeją, która na początku XX wieku została przemianowana na Sumer. W języku greckim nazwa Chaldeja wymawiana była jako Kaldaja. I jeśli nazwa wywodziła się z pierwotnego, to oznaczała wielka strona pięciu na wodzie. Chaldejczycy byli przodkami ludzi zwanych dziś potocznie Słowianami. Autor tymi słowami nawiązuje do tego, że pod koniec XIX wieku postanowili ich całkowicie usunąć z kart historii, pychając z buta Sumerów czarnogłowych. Lecz największym problemem do uchowania pamięci w oryginalnej formie historycznej były cykliczne kataklizmy i doprowadziły do utraty większości źródłowych przekazów. Według pisarza Ammianusa Marceliusa w swym dziele Res Geste Alanów łączył z Mesagetami, których Rzymianie i Grecy nazywali wprost Scytami i Gotami, a Chaldejczycy to Słowianie, którymi są też Scyci, czyli Polanami. I zadaję sobie pytanie, czy tu nie została celowo zjedzona litera T i Alanowie nie byli czasem Atlanami, z którymi żyliśmy w zgodzie jak bracia, ale coś nas poróżniło i wybuchła wojna. Antowie. Zakazem było powoływanie się na wydarzenia historyczne i przechowywanie wed, za co groziła kara śmierci. Posuwano się nawet do takich rzeczy, że przedstawiano Chaldejczyków w złym świetle, między innymi Cyrus Nabonida, a więc tego, który naród wybrany trzymał w niewoli. Przedstawiał go jako wroga Marduka. Nazwa Sumer nie jest tu przypadkowa, ponieważ Sumer, czytanie w Spak, daje nam Remus, czyli imię jednego z bliźniaków zakładających Rzym, Roma, Amor, wodna śmierć.
a wszystkich starożytnych historyków piszących o Chaldejczykach mieli skryć najlepiej w otchłani zapomnienia, jak greckiego kronikarza Abydenusa. Opisem odnoszącym się do stworzenia świata i ludzi globalnego potopu, relacji z wojny pomiędzy bogami dobrymi i złymi i mitu o upadku człowieka jest poemat Enuma Elish. Głosi także o początku świata, a sam poemat napisany został pierwszym pismem klinowym, którego tłumaczenie brzmi Kiedy niebo na górze. Dzieła takie jak chaldejski opis Wielkiego Potopu oraz chaldejski spis początku napisane zostały przez George'a Smitha, który niespodziewanie zmarł w Aleppo po rzekomej infekcji czerwonki. Książki wyżej wymienionego autora wiem, że z zachowanych fragmentów chaldejskiego historyka Berosusa wynika, że Babilończycy znali tradycję odnoszenia się do stworzenia okresu przed potopem, samego potopu i innych spraw wchodzących w skład Księgi Rodzaju. W chronologii przedpotopowej Berososa, urodzonego w czasach Aleksandra Wielkiego, wspominał jedynie o dwóch rasach Chaldejczyków i Pantibiblonów i żadna z nich nie była powiązana z rasą wodną, których przedstawił osobno, która pojawiała się od czasu do czasu jako wodne istoty, które nazywał Anedotosami. U Berososa nie wszyscy Chaldejczycy występowali w opisie 10 królów, a zaledwie o 3 Chaldejczykach i 5 Pantibabilionach. U Aleksandra po wyliczeniu 9 jest Ardate, a następnie 10 po jego śmierci jest Xisutrus, który rządził przez 18 sarii. Jednakże jeśli z chronologii Berososa pominiemy personifikację, to otrzymamy 8 władców na podziale na 3 Chaldejczyków i 5 Pantibiblonów. Uzyskamy wówczas listę podobną do chińskiej oraz japońskiej, gdyż wspominają one o 8 pierwotnych władcach, gdzie 3 zwano dostojnikami, a 5 cesarzami. Berosos wspomniał o 10 władcach przedpotopowych, w tym 3 o chaldejskim pochodzeniu, w opisach Aleksandra Polyhistora, Kosmogonia i Powódź. Cytuję. Pojawili się ludzie. Niektórzy z nich mieli 2 skrzydła, niektórzy 4 i mieli 2 twarze. Mieli 1 ciało, ale 2 głowy, mężczyzny i kobiety, kilka narządów płci męskich i żeńskich. Inne ludzkie postaci miały nogi, rogi, kóz, koni, podczas gdy niektórzy tylną część konia z ciałem mężczyzny, tak jak hipocentaury. Byki byli także hodowani z głowami ludzi, a psy o czworakich ciałach, zakończone ich końce z ogonami ryb, konie z głowami psów, mężczyźni i inne zwierzęta z głowami i ciałami koni i ogonami ryb, a ryby, gady, węże z innymi przerażającymi zwierzętami, które przejęły różne kształty i oblicza. U każdego z nich został zachowany wizerunek świątyni Belusa w Babilonie. Wątek ten opowiedziałem w filmie pod tytułem Gdzie jest 1000 lat? Dzieje przed i po potopowe. Podkreślić należy, że Berosos był kapłanem świątyni Marduka. I jego słowami są, że Chaldejczycy byli przedpotopowymi pierwszymi władcami świata, bogami, których pokonał jego pan Marduk. Jakby uporządkować chronologię perskie zawarte w egipskich dynastiach XVII i XIX wieku jako równoległe sobie, to dynastie pomiędzy nimi, także dynastia 30, to okres, kiedy trwała wojna globalna Chaldejczyków, których nazywano mianem Helenów, którzy wyzwolili się pod okupację Dariusza II w chwili jego śmierci. Do wieku XIX ludzie dokładnie wiedzieli, kim byli Chaldejczycy, lecz nie wiadomo, z jakiego powodu chcieli ich wymazać z kart historii, a w miejsce ich wstawiono tzw. Sumerów, cywilizację czarnogłowych, o których nikt wcześniej nie słyszał. A zadanie, by ich usunąć, nie należało do łatwych zadań, gdyż do wieku XX ludzie wiedzieli, kim byli bogowie Chaldei, jednak 2 wojny światowe tego dokonały. W roku 1891, 30 sierpnia, pod koniec XIX wieku, Johann Plissa nazwał planetoidę, która odkrył mianem Chaldea. Zawsze zastanawiał mnie, czy Jawan Iwan niebieskooki Van oznaczał niebieski syn Noego, a tak naprawdę Eona. Był w tych 10 władcach. Pragnę przypomnieć, że Pismo Święte jest przekręconym pismem dziejów z ksiąg chaldejskich. Według czarnogłowych mieszkańców Ameryki wiedzieli oni o istnieniu białego człowieka, który miał niebieskie oczy i nazywali go swoim bogiem. Utwór Enuma Elish opowiada o trwodze przybyszów z nieba, przed buntem tych, których nazywali oni synami bożymi, a i z nieznanego powodu mieli się oni zbuntować przeciw swym dobroczyńcom, czyli Chaldejczykom. Poemat głosi o przybyciu bogów zwanych Lish na ten kawałek skały pojazdem latającym o nazwie Bu, których potomkami byli Chaldejczycy, Hiperborejczycy, Ariowie, Scytowie, Słowianie, którzy za pomocą magii, a tak naprawdę technologii, przewiercili tę skałę na wylot, powołując podzielenie się wody na 2 części. We wnętrzu umieścili coś, co nazwane jest
czterema podporami niebios, które spowodowały rozciągnięcie się skorupy ziemskiej na kształt wydmuszki, które dało więcej miejsca dla wody oraz pojawienie się lądu po obu stronach skały. Ten suchy ląd na zewnątrz jest obecnie nazywany naszym domem, a pojęcie, jakim go określamy, to niebo i ziemia. W tekście o tworzeniu Ki we wnętrzu An nie ma nic o udziale Marduka, ale za to pojawia się Enlil, odpowiednik egipskiego Seta i słowiańskiego Peruna. Chaldejczycy, potomkowie Liszan, okrzyknięci mianem Bogu przez czarnogłowych, przystosowali tę skałę do życia i dali wszystko, co było niezbędne do jej zamieszkania. Po obu stronach stworzyli te dwa światy, An i Ki, i od nich pierwszych mogliśmy się o tym dowiedzieć. Koniec części pierwszej. Oczekujcie części drugiej. Sława, chwała i mir, moi kochani rodacy Słowianie.